Kto zakupił zapas konserw w oczekiwaniu na koniec świata zapowiedziany przez Majów na dzień 21 grudnia 2012? Może lepiej powinien zastanowić się, co zrobić z puszkami. Tak naprawdę prawdziwy przełom czeka nas 1 lipca przyszłego roku. Trwają gorące przygotowania do tak zwanej ustawy śmieciowej. To dopiero ma być przełomowa data. I dla gmin, i dla mieszkańców gmin, a także przedsiębiorców, którzy na terenie tej gminy prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Po prostu będzie z tą datą wchodził w życie i będzie wdrażany sukcesywnie oczywiście nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, jak to nazywa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaśmiecamy środowisko, teraz musimy ponieść konsekwencje, a to może być kosztowne. Nasze portfele są w rękach radnych. Rada gminy będzie uchwalać uchwały, a my będziemy zdani na jej decyzję. Z jednej uchwały będzie wynikało, co właściciele nieruchomości mają robić, a więc mieszkańcy na tych nieruchomościach, co mają zrobić, a z kolei w innych uchwałach, ile to będzie kosztowało i jak to się przełoży na opłatę. Przysłowiowy Jan Kowalski stanie przed wyborem z pozoru łatwym. Za staranność segregacji zostanie nagrodzony, a za pójście na łatwiznę otrzyma wyższy rachunek. Albo będzie płacił za odpady zmieszane więcej, albo jeżeli będzie segregował, będzie za te odpady płacił mniej. I tutaj będzie zachęta ekonomiczna. Od 10 lat przeżywamy w Polsce rewolucję. Unia Europejska nałożyła dyrektywy, a my staramy się bezboleśnie je wdrażać. Sortowanie i odzysk odpadów komunalnych w zasadzie idzie gładko, ale w Polsce wytwarza się około 12 milionów ton nieczystości. Nowe rozporządzenie nakłada na nas konieczność zmniejszenia tych danych statystycznych. Poprzeczka została postawiona wysoko. Ilość odpadów ma zostać zminimalizowana wagowo do roku 2020 na poziomie 50%. Mamy 600 składowisk, a powinniśmy mieć około 300. W ogóle powinniśmy zmniejszać ilość odpadów trafiających na składowiska i to, co teraz zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości porządku ma nastąpić, ma temu służyć. Wygląda na to, że nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami zakład w Rudnie ma w małym paluszku. Prezes upatruje same plusy w konferencji, którą zwołano na terenie przedsiębiorstwa. Ten projekt generalnie dotyczy wszystkich województw. I w każdym z województw wytypowano jeden związek, jeden zakład do realizacji takiego projektu edukacyjnego, tak bym to powiedział. Ja uważam to, odbieram to w kategoriach takiego dosyć poważnego uznania. W Rudnie zatem mogą się cieszyć. My jednak, zwykli śmiertelnicy na temat śmieciowy, spoglądamy z dużą rezerwą. Opłaty. To one spędzają sen z powiek większości obywateli. No ale nie dramatyzujmy. To w końcu nie koniec świata.